Siemano drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust. Dziś będziemy kontynuować nasze zmagania z Pokémon Scarlet. W ostatnim odcinku udało nam się zdobyć odznakę typu normalnego i stoczyć bitwę z Nemoną, a dzisiaj będziemy się piąć na szczyt tej góry, może nie sam szczyt, bo w planach moi drodzy musimy dzisiaj dotrzeć tutaj, czyli do miejsca, w którym będziemy mieli możliwość zdobycia odznaki typu Ghost. I moi drodzy, po ostatnim odcinku, a tak naprawdę przy montażu, stwierdziłem, że musimy trochę przyspieszyć tempo rozgrywki, ponieważ dostałem newsa, że w grudniu ma pojawić się nowy event na Charizardy. Nie wiem zbyt wiele na jego temat, więc plan jest taki, że jak będziemy toczyć walki albo łapać Pokémony, których jeszcze nie mamy, to będę wam przyspieszał i pokazywał tylko ten moment złapania, czyli ostatni rzut bolem. No i generalnie staramy się nie schodzić ze ścieżki i będziemy sobie tak jechać, moi drodzy. No, na przykład tutaj, o, wpadłem w randomowego Pokémona. Widzimy się za moment. No i proszę, Fletchinder złapał się w pierwszego Pokébola. Zobaczymy sobie oczywiście wpis, tego nie będę wam zabierał. Nie spodziewałem się, że tak łatwo to pójdzie. Pokémon typu Fire i Flying, numer 20 na naszej liście. Nie, nie chcemy go w party. Pyk i wskakuje. Zobaczymy jak się sprawdzi ta forma odcinków. I tutaj hop, następny Pokémon. I tam jeszcze dwa, dobra, jedziemy. No moi drodzy, co się dzieje? Starawia złapana też w pierwszym bolu, to znaczy... To nie jest pierwsza Starawia, bo pierwszą zabiłem, to jest druga. No, także tak. Zobaczymy sobie wpisik numer 98 do Pokédexu. Zacnie. I jedziemy dalej. No i dobrze, moi drodzy. Nie mamy na pewno Persjana, więc sobie go złapiemy. Zobaczymy, jak on wygląda. Pyk, jest i kocur. Łapiemy. No i proszę, co się dzieje? Też w pierwszym bolu. No dobra, on miał status zamrożenia, to może dlatego. A zobaczmy jedną rzecz, ponieważ tutaj, obok, zaraz, nie będę wam robił cięcia. A, jeszcze wpis do Pokédexu, 142 wpis. Kocur typu normal. I zobaczmy tutaj, że tutaj jest jeleń i my już łapaliśmy takiego jelenia. I czy to jest po prostu inna wersja z innymi rogami? Chyba tak. No najedź mi na niego. Tak, 34. Pokéball się wyświetla, więc tutaj może ten piesek? O, jego nie mamy jeszcze. Jedziemy z tematem. No i siedzi, ale niestety ten piesek, bo tego nie widzicie, przełamał naszą dobrą pasce, bo to już był drugi ball. Nie za pierwszym, ale i tak nie ma dramatu. Ja generalnie wydaje mi się, że jeszcze coś tam widziałem, a tymczasem wpis numer 77 wskakuje do naszego Pokédexu. Czy te pieski muszą pode mną stać? Dobra, moi drodzy, chyba miałem zwidę. O, proszę, ale tutaj mamy za to Tropiusa. Tropius jest Pokémonem roślinnym, więc na pewno nie chcę tutaj Gallardosa wysyłać jako pierwszego. Albo dobra, idź. Zobaczymy, co nam to da. No i proszę, pięknie. Tropius siedzi w drugim bolu. Nie ma dramatu. I widzę, że tutaj nowe ataki. Zobaczmy, co daje ten Imprison. Nie, nie ma DPS-u, nie bierzemy. Ja na razie nie będę się tutaj zagłębiał w ten temat ataków specjalnych. Później jak będziemy tworzyć sobie tak naprawdę drużynę, będę wtedy się bardziej wczytywał. A tymczasem Tropius jako numer 246 dołącza do naszego Pokédexu. I mi się coś wydaje, że tu jeszcze chyba w pobliżu coś było. Albo chyba i nie. Dobrze, moi drodzy, nową mechaniką, jaką też wprowadzamy, będzie to, że ja będę bił się z tymi trenerami od razu, żeby do nich nie wracać, bo to zajmuje mi dwa razy więcej czasu. Więc wy teraz pewnie zobaczycie tu cięcie i powiem wam, jak zakończyła się walka. Odejdź, Tropius. No i dobrze, moi drodzy, udało się. A tutaj widzę, chyba Breluby te Pokémony się nazywały.
Ten może akurat nie, ta jego ewolucja co obok jest, to tak. No i proszę, moi drodzy, Shroomish, bo tak nazywa się ten Pokémon, został złapany w pierwszym podejściu. Jeszcze miał chyba zielony pasek HP w ogóle, ale ja bałem się go trzaskać, bo był naprawdę na low. I tu od razu chyba stoi Breloom. A tymczasem wpis numer 106. I zobaczymy, czy tego Breluma zlokalizujemy teraz. Bo na bank tam go widziałem. Proszę, nawet sam się napatoczył na nas. No i fantastycznie, moi drodzy. Brelumik również w pierwszym siadzie, że tak powiem, poszedł nam. Wziął przykład ze Shroomisha. Ale niestety zabił naszego Growlite'a. A tymczasem wpisik numer 107. Breloom swego czasu w Pokémon GO był bardzo często wykorzystywany, ponieważ był zaraz po Machampie drugim najlepszym atakującym Pokémonem typu Fighting. A ja wpadam w kolejne Pokémony. A czy, moi drodzy, ja tam przypadkiem nie widzę Primeape razem z Sudowoodo. Zobaczmy, którego nam piknie. Primeape. Oj, niestety. Gallardos jest zbyt OP. W takim razie lecimy po naszego Sudowoodo. Miejmy nadzieję, że teraz się uda. No i proszę, siedzi w drugim bolu. No szkoda mi tego Primeape'a, którego zgładziliśmy przed chwilą. No ale cóż, czasami bywa i tak. A tymczasem ja pójdę uleczyć Pokémony, ponieważ mój Growlite nie dostaje expa, a Pocket Center jest dość blisko. Wpis numer 88, Sudowoodo. Nie chcę go zamieniać. No, więc widzimy się za chwilę. No proszę, proszę, moi drodzy, kogo my tutaj trafiliśmy? To wcale nie jest miał. Ja wiedziałem o tym, moi drodzy, ponieważ na minimapie nam się podświetliło, że Ditto jest tutaj gdzieś w tym rejonie. Stwierdziłem, że fajnie by go było złapać, więc jedziemy z tematem. No, proszę, krytykalem w czwartym bolu, pierwszego Ditto zabiłem. Tak, to jest drugi. No dobrze, moi drodzy. To ja jeszcze raz muszę chyba iść do Poké Center, bo nasz Ditto zamienił się w Gallardosa i sfrizował naszego Gallardosa. A tymczasem wpis numer 212. I tak pewnie na live'ach będziemy polować na te Ditto, bo one są niezbędnym elementem do rozmnażania Pokémonów. Nie. U, patrzcie, Eevee od razu. Chcę go. Eevee chyba jeszcze nie mamy. Chyba nie. No i siedzi, moi drodzy. Nie było łatwo, bo pomimo tego, że udało nam się zbić go do czerwonego HP, to dopiero w trzecim bolu siadł. No, a tymczasem mam nadzieję, że nic już nam tutaj nie wyskoczy na tyłach tego miasta. Pojedziemy się uleczyć i wpis numer 179 zawitał u nas na stałe w Pokédexie. Lecę i widzimy się za moment. O proszę, a co to za myszka tutaj? O, nawet nie zdążyłem sprawdzić, tylko od razu w nią wjechaliśmy. To łapiemy. No i super, Dedenne nam wpadł w pierwszym bolu. Fajnie, fajnie. Git. Lubię takie łapania. Wpisik do Pokédexu oczywiście. Skyter. Skytera już widzieliśmy wcześniej, ale go nie łapaliśmy. A proszę, Dedenne ma taki piękny numer. 200. Od razu po Skytera. Pokaż się, kolego. Ono tu. No nie wierzę, moi drodzy, w pierwszym bolu Skyter na pomarańczowym pasku życia. Wcale nie był jakoś mocno bity. Super. Skytera zastanawiam się, czy nie będziemy tutaj wkładać do naszego składu na stałe. Jako Scizora oczywiście. A tymczasem 260 wpis w kolejce. Naszej Pokédexowej. No dobra, to chodźmy może już dalej, pędźmy. Bo widzę, że coraz więcej tych Pokémonów. Jeszcze może jak uda mi się znaleźć tego Primeape'a, to go złapiemy po drodze. Ale na razie się chyba na to nie zanosi. No i zobaczymy, jakie tam, bo tam na pewno będzie tona nowych Pokémonów do złapania w tym zimowym biomie.
A tutaj chyba jest ewolucja trzecia Hoppipa, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy możemy w niego rzucić Jumpluf. Dawaj, Jumpluf, chcesz być złapany. Tak jest, moi drodzy, w końcu, bo już myślałem, że go nie złapię. To był siódmy bol, nie? Masakra. I jeszcze zabił nam Gyaradosa. A tymczasem wpis numer 18. Dla naszego Jumplufa. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem na szlaku. Pniemy się coraz wyżej. O, tutaj był ten Jumpluf. Musiałem się wrócić, bo zabiły mi Gyaradosa. O, i proszę. Mamy trenera. I trenera już nie ma. Zobaczcie, magia na ekranie, moi drodzy. Nie, Jezu, prawie wpadłem w te Hoppipy. Nie ruszamy ich. Zbieramy sobie oczywiście wszystkie macy po drodze. No i co? Powoli tutaj widzę, mamy podjazd pod górę. Tutaj jakiś wodospad. Kwadratowe tekstury, mi w to graj. I będziemy szli coraz wyżej i wyżej. A tymczasem tam Psyduck widziałem. O, czy to jest moneciarz? Jest. Dawaj monetki. Moje, moje, moje. I tutaj więcej rogaczy. Ja sobie zejdę tylko po tego pokebola. Nie dotykaj mnie, kolego. Super. Ciebie już mam w Pokédexie. No i przed nami kolejny trener Pokémon, który został wysadzony przez nas w powietrze. Moi drodzy, pniemy się coraz wyżej. Tak jest, jedziemy. Mam nadzieję, że ta forma wam odpowiada, bo te walki strasznie dużo czasu zajmują. O, i widzicie, a tu kolejna potyczka na nas czeka. A my tymczasem, moi drodzy, już po walce. No nie pokazuję wam tych walk, bo one trwają strasznie długo i są może nie tyle, że nudne, ale zazwyczaj w tych walkach pojawiają się pokemony, z którymi już walczyliśmy. O, widzę kolejny trener, to dokończę tylko wątek. Rzadko pojawiają się nowe pokemony, chociaż się zdarza, tak jak jeden z poprzednich trenerów miał na przykład Swablu, ale będziemy te pokemony jeszcze łapać, więc spokojnie, nic nie tracicie. My już po walce, moi drodzy, a powiem wam tylko tyle, żeby was jeszcze zachęcić do tego trybu oglądania. To jest to 52. minuta nagrania. Nie wiem, która to jest minuta odcinka, wyjdzie w praniu. To pomyślcie, że tyle czasu zaoszczędzamy na samych walkach, a tymczasem Chansey, hono tu. Jest, będziemy cię łapać, kolego. Albo i nie, bo go pokonaliśmy jednym strzałem. No spoko, ale w zamian za to mamy tutaj całą armię Snizzlów. Snizzle. Tam widziałem, chyba był jeden facet, bo miał dłuższe piórka. Więc łapiemy. No i proszę bardzo, siedzi w pierwszym bolu grzeczny Pokémon. Czyli co, dzisiaj zabiliśmy Primeape'a i dzisiaj zabiliśmy Chansey. Więc będę musiał te Pokémony wyłapać poza odcinkiem. Albo poczekam, zobaczę, wyjdzie w praniu, zobaczymy, gdzie mnie nogi poniosą. Tymczasem numer 230, Snizzle, typ Ice i Dark. Ten, ta jego ewolucja, o, walka. Wyjdziemy sobie oczywiście z tego już bez cięcia, moi drodzy. Gdzie to jest? Rune Forest, Rune. Ta jego ewolucja w... O, trener. Moi drodzy, cały czas coś się dzieje. Jego ewolucja w Legends Arceus tak mi się nie podobała. Ten wierzchowiec do wspinania się po górach. Masakra dla mnie. Dobra, a tymczasem ja idę stoczyć kolejną walkę. No i super, bitwa zakończona sukcesem. A tymczasem tutaj widzę, Snoranty nam się plątają pod nogami. Czemu by ich nie łapać? No i proszę, Snorancik siedzi w pierwszym bolu, jak ja to lubię, to jest taka satysfakcja, jak to przychodzi. Robimy levele, moi drodzy. I co, będzie wpisik? Jest, 357, strasznie daleki wpis dla Snoranta. Nie, nie chcemy go wparty. I lecimy dalej, już widzę, że wchodzimy w te tereny śnieżne, a te Snizzle nie chcą mi dać spokoju. Odczep się, koleżko. O, proszę, Zoroark wymaga wyleczenia, ale to za moment. Zaraz się tym zajmiemy. Jezu, jaka wichura. Nic tu nie widać. Wsiadamy na Koraidona i lecimy dalej. Co tu mamy? O, jest Pokemonowe Centrum. Świetnie, moi drodzy. Akurat odblokujemy sobie outpost szybkiej podróży.
I wyleczymy nasze poksy, bo czemu nie? Skoro możemy z tego skorzystać. Tutaj nie widziałem tego ziutka rozdającego nagrody. Więc chyba tutaj miejmy nadzieję, że za dużo trenerów nie będzie na naszej drodze tutaj do duchowej odznaki. A tymczasem widziałem tu chyba jakiegoś nowego gamonia. Tak, niedźwiadek. Czemu by nie? Dawaj, hono tu. No i proszę, miś z glutem w nosie, czyli kupczo, złapał się w pierwszym bolu, elegancko. I tam kolejne widzę. Ja chcę. A tutaj jeszcze wpis, 3-5-5, moi drodzy. Zobaczcie, jak mu ten glut dynda. Gdzie tu jest? No, także tak. Zaglucony Pokémon. Skakuj, o jaki miał uroczy obrazek. Dobra, a tutaj, oj, widziałem Snowery. Coś mi wlazło pod nogi? A, to ty. Ciebie to już mamy, koleżko, chyba tak mi się wydaje. No oczywiście, że tak, 39 poziom. Rozumiecie już, dlaczego chcę robić trenerów od razu, moi drodzy? Bo to nie są przelewki. No i proszę, Bergmite na levelu 40 dołącza do naszego składu. Powiem wam, że myślałem, że będą większe problemy, bo to był drugi Pokeball, a ten Pox ma zdolności leczące. No, więc tak, wpis 363. I gdzie jest ten Snorant, co tu łaził? Widziałem cię gdzieś tutaj, koleżko. O, jesteś tu, przy Poke Center, łapiemy. No i siedzi w czwartym bolu i to moje oczywiście, drodzy, nie był Snorant, tylko Snower. Ja pomyliłem nazewnictwo i muszę uleczyć mojego Zoroaka, bo dostał bęcki. A tymczasem 3-5-2 jako wpis do Pokédexu. Śmieszny. Grass Ice Type. Dobrze, zbieramy, zbieramy. No dobra, to Pokémony uleczone, dokupiłem trochę Pokeboli i możemy ruszać w dalszą część wyprawy i widzę już pierwszego trenera na naszej drodze. No dobra, to stawmy mu czoła. No i dobrze, moi drodzy, chłopek pokonany. Jeśli chcielibyście wiedzieć, to miał Staraptora, czyli Pokemona, którego widzieliście w poprzednim odcinku. Kolejny trener. No i dobrze, udało się, więc lecimy dalej. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze na nas czeka. Nie, te Pokémony już mamy. Tych tutaj koleżków też. A to co to jest? To jest ten piesek. Dobra, on się chyba zakopuje w ziemi. Nie wiem w ogóle, czy dobrze idziemy, moi drodzy, bo ja tak idę trochę na oślep. Tak od czasu do czasu jak... Glaceon, ewolucja Eevee, chce go. Poczekajcie, czy my mamy dobrego Pokemona? On nas atakuje? Ale Czadzior. Wiecie co? Poczekajcie, kogo ja mam? Zoroarka. Dobra, jedziemy. Chodź tu, Glaceon. Ale Czadziocha. Super. I siedzi, moi drodzy. I mamy Glaceona, czyli jedną z ewolucji. Super. Nie spodziewałem się tutaj tego Pokemona. To znaczy, no biom niby lodowy, można by rzec, że spoko. Ale jest to miła niespodzianka. Numer 186. Nie, nie dodajemy Glaceona do naszego party. Będzie jedna ewolucja na pewno u nas w składzie, chociaż jeszcze się zastanawiam nad Leafleonem. Jedna z moich chyba, chociaż nie wiem, czy nie najfajniejsza ewolucja z Eevee. A tymczasem mamy tu jeszcze Bronzora, który gdzieś poleciał. Chodź tutaj, gościu. Łapiemy cię. No i siedzi w trzecim bolu. Do trzech razy sztuka. Bronzok. Pokaż się, chłopie. Wielki jak dzwon. A tymczasem miał Skarada 47 poziom. Play rough. Nie, nie chcemy się tego uczyć. Miał Skarada, niech będzie na razie naszym typowo roślinnym Pokemonem. I dodany do Pokédexu jako numer 154. Zaraz, moi drodzy, sobie wyjdziemy, zobaczymy w ogóle, ile mamy już tych Pokemonów. Nara. Dobra, te wszystkie Pokemony widzieliśmy. O, już widzę następnego. 142. Widzianych 228.
Okej, okay, Mif to graj. Tutaj więcej piesków, a tutaj mamy lodowego Pokemona. No i siedzi, świetnie. Froslass złapał się dopiero w trzeciego bola, moi drodzy. Jeden z fajniejszych Pokemonów, jeśli chodzi o design dla mnie. Naprawdę przyjemnie wygląda. Jest to oczywiście wersja żeńska Pokemona. On nie ma wersji męskiej. To znaczy ma, ale wygląda zupełnie inaczej. I dodany do naszego Pokédexu jako 359 Pokemon. Słyszeliście te dzwoneczki w tle? To trochę mi się przypomina Arceus. Tam też był taki motyw z tymi dzwoneczkami. No i moi drodzy, już na horyzoncie widzę kolejnego trenera, więc ja tutaj szybko idę się z chłopem bądź babeczką bić. No dobra, walka, walka i po walce. A tymczasem gdzie jest moje miasto z odznaką? Tak powoli sobie jedziemy. Obserwujemy, co tam nam na horyzoncie wyskoczy. Widzę, że... jaki niedźwiedź! Ale najpierw, panie, to ja tego Pokebola podniosę. Hono, tu pokaż się. A to jest ewolucja tego Glutka. No i moi drodzy, siedzi w pierwszym bolu nasz miś z teraz... Tamten miał gluta, a ten ma zagluconą brodę. I słuchajcie, śmieszna historia. On 3 razy próbował wyprowadzić atak i 3 razy nie trafił, nie? Więc ja nie wiem, czy chciałbym mieć takiego Pokemona w swoim składzie. Beartrick. Jeśli dobrze czytam nazwę, oczywiście. No i dobra, cofamy, wrzucamy go do boksu. Jest wpisik. A który numer, bo nie spojrzałem? 356. Odsuń się ode mnie, kulko. Dobra, biegniemy do góry. I zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj jeszcze nam się pojawi. Fajnie, bo przez to, że... Oj, musimy wyjść z tej walki. Przez to, że nie skipujemy tych trenerów, ja tak naprawdę zdobywam poziom. Wy nie musicie oglądać tych nudnych walk. I nie będę musiał się wracać, więc tak naprawdę jak skończę ten odcinek, będę mógł siadać od razu do następnego. O nie. O Jezu. I fajnie, bo nas wrzuciło tam w tą walkę, w tą grupkę tam, co stała. Nie wiem, jak my wyjdziemy teraz stamtąd. Jakoś będziemy musieli. Szybko. Dobra, udało się. I moi drodzy, mamy Pokebola. Oj, tam już jest chyba wejście do miasta, ale jeszcze po drodze muszę stoczyć jedną bitwę, więc widzimy się za moment. No i udało się, moi drodzy, i już chyba nie będę leczył tutaj naszych Pokemonów, bo widzę, że wchodzimy do miasta. Tak jest. Czy to jest to miasto? Okej, okay, uleczymy tutaj sobie nasze poksy. Jest i gym typu Ghost, super. Dotarliśmy. Ja w ogóle będę musiał któregoś dnia usiąść i zmienić nasz fashion style i przebrać tego naszego chłopaczka w jakieś fajne wdzianko, bo on lata w tych portkach tylko cały czas. Już mamy nakładkę na Rotom Fauna. No i dobrze, moi drodzy, chodźmy się dowiedzieć, jakie na nas czeka zadanie, ale zanim wejdziemy, nauczony błędami gry, nie moimi, zapiszemy sobie rozgrywkę i idziemy do środka. Pamiętajcie, jak nie używacie autosave'u, to co jakiś czas zapiszcie tą grę. No i proszę. Jack, a ona nie jest przypadkiem z Akademii od nas? Cześć, Thanatos. Jak ci idzie polowanie na skarby? Zdecydowałeś się, na co polujesz? Proste. Nie wiem, ale bądźmy pewni siebie, udawajmy chociaż. To świetnie, że wiesz, za czym podążasz. Okej, jej studenci też podróżują tutaj za polowaniem na skarby. To życiowe doświadczenie. Fantastyczne. I dostaliśmy od niej Lucky Egga. Lucky Eggi to były w Pokémon Go, z tego co pamiętam. Okej, okay, został włożony do naszej torby. Okej, okay, jest to item trzymany przez Pokémona, to jest ważne. Jest wypełniony szczęściem i zapewnia Pokémonowi, który go trzyma,
dodatkowe punkty doświadczenia. Super! Fajnie, to w takim razie jak złapiemy jakiegoś nowego poksa i on będzie odstawał z levelem, to to powinno raczej przyspieszyć proces jego levelowania. Jak ci idzie praca nad Pokédexem? Dla mnie spoko, dobra. Dałaś mi Lucky Egga, możesz już sobie iść. A tymczasem... Welcome to the gym! Czy jestem gotowy na challenge? Tak, miejmy nadzieję, że ten challenge zrozumiem lepiej niż ostatni, bo tamten to był dramat. W sensie za szybko skipowałem te dialogi i nie czytałem. Co tam trzeba było robić i był tak zwany misunderstanding zadania. No ale nieważne. Muszę rozgrzać dla niego publiczność. Jestem w otwierającym akcie. Chodzi o jakąś sztukę? Okej. Twoim zadaniem jest dostanie się na scenę. I pokazać parę fajnych, to znaczy chyba rozgrzewających bitw pokemonowych. I jak uda mi się, że tak powiem, stworzyć pewną poziom ekscytacji u tłumu, gym leader się okaże. I to zadanie możesz rozpocząć na zewnątrz, gadając z jakimś ziomeczkiem. Have fun. Dzięki. No to jest dużo prostsze zadanie chyba. Od razu sobie oznaczymy to na mapie. Dobra. To chyba nie jest daleko. Wyjdziemy sobie. Nasze Pokémony są odleczone. One są typu Dark. Tak? Dark czy nie? Możliwe. Sorry za cięcie, moi drodzy, musiałem sobie kichnąć. A to nie są Pokémony Dark, tylko Ghost. Musimy o tym pamiętać. Więc my jako posiadacze typu Dark powinniśmy mieć chyba tutaj przewagę z tego, co pamiętam. Mam nadzieję, że się nie mylę. A tymczasem zmieńmy pozycję. I niech tutaj Zorua pokaże, na co go stać. Okej, super. Double battles, okej. Czyli dwa Pokémony będą tutaj na arenie, okej. To zastanówmy się. Okej, jakie Pokémony chcemy tutaj wysłać? Not yet weźmiemy, bo musimy jeszcze ustawić drugiego Pokémona, który też będzie miał typ ataku Dark. Kogo my chcemy? Oj, misclick. Którego Pokémona chcemy tutaj wysłać? Typ Dark. Zobaczmy. No on jest niby Dark. Zobaczmy listę ataków. Dobra. Growlithe, Gyarados. Dobra, weźmy tego Miałskaradę, bo on ma wysoki level. Wyjdziemy stąd. I hono, chłopie, change position z Pikachu. Pyk. Yes, jesteśmy ready. Zaczynajmy ten cyrk tutaj na tej platformie. No i co? Ciemność widzę, moi drodzy. Jest! No i mamy gym test. A co to za nagrobki tutaj stoją? To ta widownia, co czeka na ten pokaz? Zamarzła? Dobra. Thanatos, ruszamy. I kto to idzie? Jakiś chłopek. Jezu, że mi każą takie dzieci tutaj bić? Żebym z nimi wygrał? Przecież on się rozpłacze. Dobra, jedziemy z tematem. W sumie nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z podwójnymi walkami, więc będzie to na pewno ciekawe doświadczenie. No i jest szapecik. I zobaczymy, czy typy Dark na pewno tu działają. Na te ghosty. Super effective, świetnie. I ty zaatakuj Szapeta. A ty zaatakuj tego psiaka. No i moi drodzy, zobaczcie, jak to się rozpuszcza. Fantastycznie. Zorua tutaj robi oro. On jeszcze w formie Pikachu. A no właśnie, bo Zorua zamienia się w Pokemona, którego nosimy jako ostatniego. Więc tak to wygląda. I co, pierwszy chłopek już? Tak, wygraliśmy, to finish. Aha, fajnie. O, proszę. Światełka nam się zapaliły.
Nasz DJ tutaj zachęca tłum, ludzie wstają z grobu, bo widzimy mniej nagrobków jest. Co to za cyrk? I technomuza. O, teraz cowboy. No, jesteś odpowiednio ubrana do tego tutaj, do tych warunków pogodowych, które tu panują. Jest Hunter i Miss Dravius. No i zobaczymy, czy tak samo wyparują. Zobaczcie, że one są na 40 poziomie. Dzięki Bogu, że ja te walki robiłem. Bo jakbyśmy tutaj tak na randomka wjechali, to mogłoby być różnie. I ty atakuj tego. Zobaczymy, czy te też zostaną wysadzone. Hop. Raz. Pęk. Super. I co? I też pęk. Super. Ale cacy. Elegancko nam to siedzi. I może teraz? Czy jeszcze za wcześnie na gym lidera? Brawo. Nieźle. To co, podwójną ilość pokedolców w ogóle tu zbieramy, ale jaja. No i co? Dobra, publika nieźle się zajarała. MC coś tam. To on? On jest gym liderem? Tak, patrzcie, DJ. DJ z brudką. I z nim też toczymy podwójną walkę, ale... Dobra beka. Poczekajcie, zróbmy tak. Pierwszy atakuje Zoroark. Więc niech on zaatakuje tego Sableya. A nasza ta, jako że jest potężniejsza, miał Skarada, niech weźmie tego Drifblima. Myślę, że... udało się, super. Jest cacy. No moi drodzy, coś takiego ciężko raczej nazwać walką. To raczej jest rzeźnia Pokemonów enemy. Proszę, a ten stoi. Pochwaliłem chyba dzień przed zachodem słońca. No super, nie może uciec. To jest naprawdę to. Okej. Co teraz? A. Okej. Dzięki tłumowi to się dzieje? Możliwe. Nie, co ja wziąłem? Nie, dobrze, ona się sfokusowała z automatu. Super. Chyba ona. Ta miała skarada nasza. W sumie jakby nie patrzeć, to jest facet, ale nieważne. Nie szukajmy głębi. Night Days. Jeśli dobrze czytam. Zacznijmy ten atak u naszego... O proszę, pierwszy atak, który jest jako special. Moi drodzy, jak rozróżniam special ataki? Tam na dole pode mną, widzicie tą ikonkę? To jest kategoria ataku specjalnego. Te, taki rozbłysk, taki, to jest atak fizyczny, a jak mamy te kółeczka w kategorii, to jest atak specjalny, to tak gdyby ktoś nie wiedział. To my sobie wywalimy ten atak specjalny, jako że i tak go nie używamy. A pamiętajcie, że nasz Zoroark jest Pokemonem pod Special Attack. I to pierwszy taki atak, który dostaliśmy typu Dark. I co, to już? Ale szybko, moi drodzy. Czy to jeszcze nie koniec? Tłum szaleje. Co za świetna walka. Tak, dawaj Thanatos. A, to tyle. Moi drodzy. Zdaliśmy test i teraz pytanie. Czy on był szefem od testu, czy on był gym liderem? Nie, mi się pokiczkało. Dobra. Teraz idzie gym lider, ale dałem plamę. No nieważne, jedziemy. Tutaj mamy, o Jezu. Ta co uciszyła ich. Matko. No nie mówcie, że będzie rapsować.
No dobra, to jedźmy z tym koksem. Nie, słuchajcie, już się pogubiłem w tym. To on w końcu był tym gym leaderem, czy nie? Nie, nie był. My musimy teraz do gymu wrócić. Czasami powiem wam, że skipowanie tych dialogów mnie wykończy, bo się sam pogubię w tym, co robię. Czy my chcemy leczyć Pokémony? Nie, dobra, pójdziemy na żywioł. Fantastic Act, dziękuję. Życzę ci powodzenia. Czy jestem gotowy na walkę? No pronto, jedziemy. Dawaj, 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 dawaj. No i zobaczymy, co tam będzie na nas czekało. Myślę, że jak tak poszło nam tamto wyzwanie. Yo, yo. Czyżby to była nasza tutaj czarnoskóra koleżanka? Ostre rabitwy widzę tu wjeżdżają. Nie, proszę, nie, nie rymujcie. Oni tutaj rymy. Jak to wygrywają i o prosach. Nie, nie będę nawet tego czytał. Bum ci bum, bum ci bum. Dobra. Ona chce tutaj z nim dyskutować o rymach i jakieś ostre rapsy wjeżdżają. Sorry, moi drodzy, nie będę tego czytał. Jeszcze... Nie, 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 nie róbmy tego. Nie, nie róbmy. Proszę. Proszę was. Nie róbmy. Dobra. Dawać mnie tutaj na ten stage. Come on, come on. No dawaj, dawaj. Ja chcę się bić. Nie no, ewidentnie muszę go przebrać do następnego odcinka. Jak on wygląda, ta koszulka i te shorty. Tak, C. Nie, żaden rap battle, proszę. A ciekawe, co by było, jakbyśmy ją wyzwali na rap pojedynek. Czujecie? Tak, czuję, proszę, tylko zacznijmy bitwę. Dawaj. Czyli tu już będą zwyczajne chyba bitwy, nie podwójne. Zaraz zobaczymy, bo nic nie mówili do tej pory na ten temat. Nie, też są podwójne, zobaczcie. Dobra. Proszę bardzo. To jest Pokémon Mimikyu po lewej naszej, a po prawej... Banette. Nie wiem, czy dobrze czytam. Zobaczymy, tak. Nie wiem, który z nich będzie większym problemem. Więc użyjemy sobie... To jest ten atak nowy, którego nauczył się nasz Zoroark. Więc zrobimy tak. A ty, koleżanko, weź to i bij tego Mimikyu. Z Mimikyu ja już się widziałem, ale nie chciałem go łapać poza odcinkiem. Bo to był ten motyw, jak ja ekspiłem Pokémony przed bazą trujących. To tam Mimikyu latał, ale tak jak obiecałem, tak robię. Nie łapię, moi drodzy, bez was Pokémonów. I co? Nic nie siadło? Jakim cudem? Dobra, tu chociaż chłop wyparował. Dziwna opcja z tym Mimikyu. A Growlithe robi levele. Nie, nie będziemy go uczyć Roaru. Handstone. O proszę, pies na grobek. Dobra. Ile jej Pokémonów jeszcze zostało? To jest pytanie. Czy ona będzie go zamieniać? Czy to jest jej ostatni? No a tutaj tłum kibicuje. Ona ma cztery, jeszcze trzy Pokémony. Czy jednego musimy pokonać? Dawaj, bierz się za niego. A ty może byś coś z nim zrobiła, z tym Mimikyu. No, w końcu, critical. No i git, siadło. Ten pierwszy atak może dochodzi o jakąś specjalną abilitkę, czyli zdolność naszego Mimikyu, znaczy enemy Mimikyu, że on nie dostał tam bęcków. Nie wiem, będę musiał się tym zainteresować. No i dobra, straciła dwa Pokémony, czyli to jest świetny dla nas układ, bo my mamy dwa. O proszę, Toxtricity. Czyli ewolucja Toxela, on jest jeszcze elektrycznym Pokémonem. Dodatkowo
z tego co pamiętam. Ewolucja to Ksela. I dobra, i słuchajcie, co my chcemy zrobić? Zróbmy tak. Ja wezmę Battle. Zmieńmy naszego tutaj gościa i zaatakujmy tym atakiem. I Miałskarada wjedzie też zwyczajnie po prostu. I zobaczmy, jak wygląda korona Żyrandol typu Dark. Proszę, jakiś duszek z gwiazdką, moi drodzy. Ręce opadają, dobra. Skipujemy, ona też pewnie będzie zmieniać. O, aż wszystkie psy wyskoczyły ze śniegu. To już wiemy, od czego te nagrobki. Bansuj, gościu. No, dawaj. Powiem wam tak, te cutsceny tyle trwają, że aż odłożyłem pada. Nie mam pytań. Nie nasłuchaliśmy się zbyt długo tej muzyczki. No i pokonaliśmy gym liderkę, super. Kolejna odznaka to już szósta, czyli zostały nam chyba tylko dwie, jeśli się nie mylę, do zdobycia. 7,5 tysiąca pokedolców wpada do naszej kieszeni. No i błagam, już tylko nie rapsuj mi tutaj. Dobra, super. Jest, ja na koncercie. No i za posiadanie 6 odznak Pokémony do 50 levelu będą się u nas słuchać. Fantastycznie. I weź sobie jeszcze to. Shadow Balla dostaliśmy jako TM-kę 114. Rewelacja. Bardzo potężny atak, jeden z moich ulubionych, zwłaszcza na Mewtwo w Pokémon Go. Polecam wszystkich, polecam. Pozdrawiam wszystkich, którzy ogarniają temat. Shadow Balla na Mewtwo. Kiedyś to był ekskluzyw naprawdę. Ale dobra, nie spotkaliśmy się tu rozmawiać o Pokémon Go. I moi drodzy, co teraz? Wychodzimy. Jest gościu z elitarnej czwórki, jak pamiętamy. Hustle. Pozdrowienia, Thanatos. O, to było wspaniałe. Dobra, super, jak zwykle. To, co zrobił twój Zoroark. Maestro. Dobra, ludzie, ja nie mam czasu na te rozmowy. Pardon. Okej. Robisz się coraz silniejszy, zbierasz odznaki. Czekam na twój rozwój i twój progres z wielkim zniecierpliwieniem. Do zobaczenia w Akademii. To co, oni chyba też w Akademii uczą te ziutki wszystkie. No i dobra, moi drodzy, wyjdziemy sobie tutaj na zewnątrz. Zobaczmy, czy jeszcze coś nas tutaj spotka. Ale chyba nie, jesteśmy sobie tutaj w mieście. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Na Fajrant powiem tylko tyle, że dajcie znać. Wskoczymy sobie jeszcze na Koraidona naszego. O, taki ładny szocik na koniec. Dajcie znać, co sądzicie a propos tej nowej wersji nagrywania, bo teraz zdradzę wam sekret, więc kto wytrwał do końca, będzie o tym wiedział. Nagranie trwało bez cięć godzinę i 48 minut. Nie wiem, ile odcinka wyszło finalnie, ale zobaczcie, tak, ja nie tracę, bo nie muszę się wracać. Wy nie tracicie, bo wszystko widzicie, jeśli chodzi o nowe łapane Pokémony i omijacie nudne walki. No nie wiem. Czekam na waszą odpowiedź i widzimy się w następnym. Ja życzę wam z tej strony miłego dnia bądź wieczoru, w zależności od kiedy to oglądacie. I do zobaczenia w następnym odcinku, który już niebawem. Yo!